Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszej nowej serii, w której zadaję pytanie Mariuszowi, zgodnie z tematyką naszego kanału, oczywiście pytanie będzie dotyczyło historii, a on musi jak najdokładniej i jak najciekawiej na nie odpowiedzieć. W poprzednim odcinku dowiedzieliście się o początkach wozów bojowych, których zadaniem było chronienie pasażerów przed ogniem wroga. Przy okazji tego materiału przypomniałem sobie pewną historię, którą opowiedział mi Mariusz podczas jednego z naszych wyjazdów na polowanie na grubego zwierza. A dotyczyła ona pierwszego użycia, powiedzmy, pancernego pociągu na ziemiach polskich. I właśnie o ten pociąg chciałem dzisiaj zapytać Mariusza. No dobrze, Piotrze. Ten w cudzysłowie pociąg pancerny w realiach polskich to czasy powstania styczniowego. I pozwólcie, że troszeczkę rozszerzę pytanie Piotrka i spróbuję przy okazji samego pociągu opowiedzieć Wam o moim zdaniem jednym z największych sukcesów polskich w trakcie tego powstania, czyli o zdobyciu Trójkąta Granicznego. Powstanie w Polsce przygotowywano od początku lat 60. XIX wieku. I co charakterystyczne, pierwotne koncepcje nie zakładały prowadzenia wojny partyzanckiej. Powstańcy zamierzali od początku przejść do działań regularnych, opierając się na zdobytych na Rosjanach magazynach. W oparciu o nie miano tworzyć oddziały regularnego wojska, którego kadrę oficerską mieli stanowić albo oficerowie zbiegli z armii rosyjskiej, albo wyszkoleni na emigracji. Bardzo duże nadzieje pokładano w spisku rosyjskich oficerów, którzy stacjonowali na terenie Królestwa, no i który to spisek miał ostrze antyrosyjskie. Jednakże rozbicie tej organizacji pokrzyżowało powstańcze plany i w związku z tym zdecydowano się rozpocząć od działań partyzanckich, atakując nieduże oddziały rosyjskie znajdujące się na terenie Królestwa. Sam wybuch powstania został właściwie sprowokowany przez Rosjan brankom, czyli przymusowym poborem do wojska. Jak oczywiście możecie się domyślić, wśród osób przeznaczonych do zabrania w kamasze znajdowali się oczywiście członkowie organizacji spiskowej. Dlatego też zdecydowano o rozpoczęciu walki w tak niekorzystnym dla powstańców momencie, czyli zimą. W nocy z 21 na 22 stycznia wybucha powstanie. No i moi drodzy, cały plan powstańczy pali na panewce. Do walki staje raptem kilka tysięcy ludzi. Nie udaje się osiągnąć żadnego właściwie założonego przez powstańców celu. Poza jednym. Udało się całkowicie zneutralizować linie telegraficzne, przez co głównodowodzący armii rosyjskiej generał Ramsay był w takiej absolutnej nieświadomości sytuacyjnej. Wydawało mu się, że w pole wybiegło multum powstańców i wszystkim wojskom rosyjskim zgromadzonym na terenie Królestwa grozi zagłada. W związku z tym wydał rozkaz, by niewielkie rosyjskie garnizony zaczęły się wycofywać z miejscowości, które do tej pory obsadzają, i koncentrować się w większych miastach, tak by minimalny garnizon rosyjski liczył 2 bataliony. Ta decyzja uratowała powstanie, gdyż stworzyła pewną przestrzeń pozbawioną wojsk rosyjskich, w których powstańcy mogli zacząć tworzyć oddziały po nieudanej nocy styczniowej. Jeden z obozów powstał w Ojcowie, w województwie małopolskim, gdzie rozpoczęli ściągać powstańcy z różnych obszarów tego województwa. Na czele tego obozu stanął Apolinary Kurowski, wyznaczony przez rząd narodowy na naczelnika cywilnego powstania w województwie małopolskim. Zaczął koncentrować wokół siebie ludzi, szkolić ich i powoli formować w oddziały. Wkrótce liczebność jego wojska sięgnęła 400 żołnierzy, ale byli oni bardzo słabo uzbrojeni i bardzo słabo wyposażeni. Pierwsze jego działania, zgodnie z dyrektywą rządu narodowego, ukierunkowane były na likwidację niedużych rosyjskich garnizonów, bo to, że wycofało się wojsko, nie znaczy, że w polu nie została żandarmeria, a na granicach straż graniczna.
Więc powstańcy rozpoczęli ataki na te niewielkie garnizony, co stało się dla nich źródłem dostępu do stosunkowo niewielkiej, ale jednak pewnej ilości broni palnej oraz gotówki, za które powstańcy mogli kupować mundury oraz żywność, no, w ten sposób nie obciążając za bardzo ludności cywilnej. Ale Kurowski miał w głowie pewną koncepcję. Ośmielony faktem, że wojska rosyjskie zachowują się zupełnie biernie, a nawet Straż Graniczna zaczyna koncentrować się w większych garnizonach, zaczął obmyślać koncept ruszenia w stronę tak zwanego trójkąta granicznego, czyli południowej strefy Królestwa Polskiego, zamkniętego pomiędzy Olkuszem, Czeladzią i Siewierzem, które z punktu widzenia powstańców było niezwykle ważne. Dlaczego? Po pierwsze, na terenie ówczesnej Dąbrowy znajdowała się największa w ówczesnym królestwie huta żelaza, która gwarantowała zaplecze przemysłowe dla powstańców. Można było potencjalnie zorganizować w niej produkcję broni. Dodatkowo, bezpośrednio na terenie tego trójkąta znajdowały się dwie duże komory celne, w których znajdowały się spore środki finansowe umożliwiające rozbudowę sił powstańczych. Co więcej, ludność Zagłębia w dużej mierze złożona była z robotników, a to właśnie robotnicy sprzyjali powstaniu, bo na początku powstaniem kierowała taka bardziej radykalna grupa czerwonych, no i właśnie robotnicy stanowili jej zaplecze społeczne. Dodatkowo, opanowanie trójkąta granicznego gwarantowało przecięcie komunikacji kolejowej pomiędzy Cesarstwem Rosyjskim a Austrią i Prusami. Dlatego też Kurowski 5 lutego zbiera tych swoich najlepszych żołnierzy. Rusza 150 kosynierów, 50 strzelców i 50 jeźdźców i ruszają w stronę Dąbrowy. Najpierw wyzwalają Olkusz, później wyzwalają Sławków, witani owacyjnie przez ludność, umieszczają polską administrację na tych terenach. I wieczorem 6 lutego docierają do miejscowości, która wtedy nazywała się Granica. Dzisiaj Maczki, dzielnica Sosnowca, znajdowała się tam sporych rozmiarów stacja kolejowa oraz właśnie komora celna. Straż Graniczna wcześniej z tej komory się wycofała, zabierając niestety z sobą pieniądze. Ale powstańcy, docierając na stację w granicy, zdobywają oprócz samych budynków również dwie lokomotywy oraz 10 wagonów towarowych. No i tu zaczyna się historia pociągu. Ale zanim o samym pociągu stworzonym przez powstańców, to najpierw o genezie zastosowania kolei w działaniach wojennych. Pierwsza kolej w pełni parowa powstała w 1830 roku w Wielkiej Brytanii i łączyła Liverpool z Manchesterem. I zaraz po jej uruchomieniu podjęto pewne doświadczenie, a mianowicie chodziło o przerzut stosunkowo dużej ilości żołnierzy na tej linii. Oczywiście doświadczenie zakończyło się sukcesem. 1000 piechurów wsadzonych do pociągu błyskawicznie po właściwie kilku godzinach jazdy znalazło się u celu. No i co ważne było również z punktu przewoźnika, mimo tego, że zainkasował od rządu minimalną stawkę, to i tak przejazd mu się opłacał. Doświadczenie to pokazało, że z perspektywy wojskowej kolej tworzy zupełnie nową jakość, dając bardzo duże możliwości przerzutu sił. Niestety również my, Polacy, na własnej skórze przekonujemy się o tym, że przerzut strategiczny dzięki kolei jest możliwy w niezwykle szybki sposób. W lutym 1846 roku wybucha powstanie w Krakowie. Przeciwko powstańcom, przeciwko zbuntowanemu miastu po raz pierwszy Austriacy używają strategicznie kolei, przerzucając 15 tysięcy żołnierzy z Czech pod Kraków. I to właśnie ten szybki przerzut umożliwia błyskawiczne pokonanie powstańców. Wykorzystanie pociągu jako środka do transportu wojsk od razu nasunęło pomysł, że być może można również pociąg wykorzystać w bardziej aktywnych działaniach bojowych. I z tego, do czego ja się dokopałem, wiem, że po raz pierwszy zrobiono to w trakcie amerykańskiej wojny secesyjnej. W maju 1861 roku w okolicach Baltimore unioniści stworzyli
baterię złożoną z pojedynczego wagonu, na którym zamontowano 24-funtową armatę. Była ona osłonięta podkładami kolejowymi, wycięto również w nich 50 strzelnic i jej zadaniem była ochrona robotników, którzy mieli odbudowywać zniszczone przez konfederatów mosty. W tym samym roku Robert Lee poprosił jednego ze swoich oficerów, by przygotował specjalnie do oblężenia Savage Station baterię kolejowej złożonej z pojedynczego działa 32-funtowego, umieszczonego również na wagonie kolejowym, który osłonięty z przodu był ukośnie położonymi szynami kolejowymi. No i patrzcie, od pierwszego użycia pociągu w roli broni mija 2 lata i ta zupełna nowinka koncepcyjna pojawia się w głowie polskich powstańców. Bo wracamy do maczek. Tam, pamiętacie, zdobyli powstańcy 2 lokomotywy oraz 10 wagonów. I najprawdopodobniej pomysł zakrzewili w głowie Kurowskiego lokalni kolejarze, którzy zaproponowali, że pomogą powstańcom obudować te wagony kolejowe znajdującymi się na stacji zapasowymi podkładami. Musiało to przebiegać błyskawicznie, bo mieli na to raptem 3-4 godziny. Obudowano same wagony podkładami, wycięto w nich strzelnice, tak by można było prowadzić walkę ogniową. Przygotowano w ten sposób wszystkie 10 wagonów, udało się w nie zapakować całą piechotę Kurowskiego. No i co ważne, wagony miały znajdować się z przodu składu, a 2 lokomotywy je pchające z tyłu. Co powstańcy planowali z tym pociągiem zrobić? Koncepcja była użycia go w sposób aktywny, jako wagonów szturmowych. Nie biernie jako artylerii, ale jako środka, który miał zadecydować o przewadze w walce. Chciano wtoczyć pojazd na stację kolejową i chronieni powstańcy przez wagony przykryte podkładami kolejowymi mieli prowadzić walkę ogniową z Rosjanami zajmującymi tą stację. Jak pomyślono, tak zrobiono. Pojazd przygotowano, piechotę zapakowano i w nocy z 6 na 7 lutego ruszono w stronę Sosnowca, bo to był kolejny cel powstańców, gdyż tam znajdowała się 2. komora celna i Kurowski otrzymał pewną informację od kolejarzy, że jest ona obsadzona przez około 150 strażników granicznych. Po kilku godzinach jazdy powstańcy docierają pod stację. Rozpoznanie wykazuje, że z racji tego, że Rosjan było niewielu, stacja kolejowa nie jest broniona. W związku z tym koncepcja użycia pociągu jako szturmowego spaliła na panewce. Pociąg zostawiono tuż za stacją, ale dawał on powstańcom pewność, że jeżeli atak będzie nieudany, to jest gdzie się schronić i szybko z zagrożonego terenu się wycofać, więc taki atrybut w zanadrzu Kurowski posiadał. Sami Rosjanie zabarykadowali się w komorze celnej, która znajdowała się w pewnym oddaleniu od torów. Kurowski wysyła 50 jeźdźców w stronę mostu granicznego, by odciąć odwrót Rosjanom. Część strzelców umieszczona jest między stacją a komorą, by prowadzić i wiązać ogniem przeciwnika, a główny atak ma wykonać 150 kosynierów dowodzonych przez Teodora Cieszkowskiego. Rozpoczyna się walka. Pierwszy atak polskich kosynierów zostaje przez Rosjan odparty. Wdzierają się oni co prawda na podwórze komory, ale Rosjanie przechodzą do kontrataku, dochodzi do walki wręcz i Polacy z tego podwórza są wyparci. Zwłaszcza, że Rosjanie chronią się w budynku, oddzielają się od powstańców masywnymi drzwiami, a powstańcy nie mają środków, by te drzwi po prostu sforsować. Nastaje impas. Część z powstańców po nieudanym ataku zaczyna chować się i właściwie pierzchać. Ostrzał przeciwnika zaczyna tych powstańców przygniatać, bo Rosjanie dysponują większą ilością broni palnej. Ten impas przełamuje znajdujący się w polskiej służbie były rosyjski oficer Nikiforow. Wysyła część powstańców do lokalnych warsztatów po siekiery. Gdy powstańcy wracają, sam osobiście podrywa do ataku kosynierów, którzy ruszają z toporami na drzwi i kiedy je forsują, obrona rosyjska pęka. Rosjanie wycofują się w stronę mostu, tam troszeczkę nie radzi sobie kawaleria, bo w ostatecznym rozrachunku, mimo szarży na wycofujących się Rosjan, część z nich spokojnie przechodzi na drugą stronę, osłaniani już po drugiej stronie mostu przez pruskich ułanów.
ale w ręce powstańców wpada naprawdę spora zdobycz w postaci kilkudziesięciu tysięcy rubli sporej ilości broni palnej. Kurowski, który dowodził kawalerią w tej bitwie, pakuje do pociągu powstańców, rannych Rosjan i jedzie w stronę Dąbrowy. Dąbrowa 7 lutego zostaje przez powstańców wyzwolona, łącznie ze znajdującą się na jej terenie hutą bankową oraz okolicznymi kopalniami, o czym mówiłem już Wam, że były to zakłady, w których powstańcy naprawdę mieli nadzieję, uda im się uruchomić produkcję broni. No i właściwie następnego dnia, 8 lutego, w ręce powstańców wpadają już pozostałe miasta na terenie Zagłębia, Będzin i Czelać i w ten sposób, moi drodzy, udaje się w przeciągu 3 dni powstańcom wyzwolić cały Trójkąt Graniczny. Dlaczego jest to takie ważne? Ano, moi drodzy, jest to jedyny obszar na terenie całego Królestwa ogarniętego powstaniem, który udaje się w całości wyzwolić z rąk rosyjskich. Przez 3 tygodnie, prawie 3 tygodnie, na tym terenie funkcjonuje rząd narodowy, nad urzędami powiewają polskie flagi i formują się polskie oddziały, a rzeczona huta bankowa na rzecz powstańców produkuje broń. Nigdzie indziej na terenie ówczesnego królestwa takiego sukcesu nie udało się odnieść. Nie zdobyto zwartego terytorialnie regionu, który znalazł się pod władzą powstańców. I co ciekawe, przez te 3 tygodnie powstańcy na granicach prowadzili, odgrywali rolę straży granicznej, pobierając od przejeżdżających pociągów opłaty celne, wzbogacając tym samym budżet powstańców. I tu pojawiła się taka ciekawostka, bo skoro powstańcy przez pewien okres kontrolowali obszar Trójkąta i pobierali cło od wjeżdżających pociągów pruskich i austriackich, władze rosyjskie, które znajdowały się dalej na północy, miały taką zagwozdkę, no to w takim wypadku, czy powinniśmy oclić tych Austriaków i Prusów po raz drugi? No i moi drodzy, o dziwo odpowiedź była nie. Skoro powstańcy już raz odclili, to nam clić drugi raz nie wypada. I taka właśnie była historia użycia pierwszego na ziemiach polskich pociągu pancernego. Przy czym pamiętajcie, że ten pociąg pancerny jest w dużym cudzysłowie, bo tam żadnych blach oczywiście nie było, a ochronę dla żołnierzy stanowiły po prostu podkłady kolejowe. Jeżeli podobało Wam się to, co dla Was przygotowaliśmy, jeżeli ten materiał był dla Was wartościowy, to prosimy o łapkę w górę i jakiś może miły komentarz. Jeżeli chcielibyście zadać nam jakieś inne pytanie z historii militariów, tak by zaprząc mnie do pracy, również proszę umieśćcie je w komentarzach. Pamiętajcie, że możecie wesprzeć nas w programie Patronite. No i nie pozostaje mi powiedzieć nic innego jak do zobaczenia następnym razem. Hej!